No to kolejna część Let's Playa Xenogears. W poprzednim odcinku wreszcie opuściliśmy miasto Nortun. Zakończyliśmy chyba najgorszą część gry, a przynajmniej na pierwszym dysku. Udało się nam wziąć statek powietrzny Goliath, który został wybudowany przez Imperium Kislev i miał zostać użyty do ataku na Bledawik, stolicę Awech. Żeby wszystko wcześniej wmieszało się Solaris i wraz ze swoją siłą wojskową Gebler. Pamiętacie ich jeszcze? Ramzus, Miyang. Jak również nasza ekipa, do której obecnie należą Faye, Citan, a jakże Eli, Rico Banderas, no i Hammer się gdzieś tam pęta. Jak ten Hammer nie czuje się jakiś odrzucony? Czy też czy nie czuje jakichś kompleksów w towarzystwie tak znamienitych osób, jak nasza ekipa. No, jesteśmy na pokładzie, na mostku Goliata. To przypominamy dialogi. Are you gotowi? Odpalamy kombajna. Nasza ekipa se frunie statkiem powietrznym Goliath po mapie świata pilotowanym przez Citana. Final Fantasy VII taki Highwind, tam był też taki Cid, wynalazca. Zresztą w wielu grach z serii Final Fantasy był Cid, wynalazca, który pilotował statek powietrzny. Tutaj Fejś postanowił już nie patyczkować. Tak to gra. Gra w nie chce pozwolić Fejowi, żeby sobie fruwali swobodnie jakoś. No i wskazuje, że nie Goliath nie został zbudowany, żeby sobie Fej nie fruwać był. Fej potrafi używać Guided Shot. Gra potrafi używać Super Guided Shot. Na jedną turę.
atakuje Feja oraz Rico, ale nie atakował Eli. Co to, przypadek? A gra potrafi z buta klepać nasze giry, to... A my mu nawet devlowa nie możemy sprzedać. Dobra. Co w Goliacie jest aż tak potężne, że nawet graf zwrócił uwagę na ten statek, po pierwsze. Po drugie, jeżeli przegramy walkę z grafem, czyli na klepie zarówno Sztira, jak i Lejdala, to rezultat jest ten sam. Obowiązkowy tekst. Hammer. Dobra, nic. Tak. Does Rico have to smack a bitch? Tego, co powiedział Hammer, to nawiążemy później troszkę. Dokładnie. A Eli, a czy pamiętasz, jak podczas, jak chciałeś popełnić jakieś samobójstwo podczas chronienia Nordun, jakiś gir przyleciał, który nie wyglądał jak gir grafa, ale cię ochronił? Właściwie Citan, gdybyś zachęcił Feja do rozmyślania nad tym, kim jest Graf, to by to było może i lepiej. Fej mówi, że czuje, jakby byli obserwowani. I mają rację. To dostrzegł naszych bohaterów Bard. Och.
jak widać, Bard znalazł nową wajbę. Poprzedni Yggdrasil został zniszczony, ale ten, choć wygląda identycznie, potrafi pływać po wodzie, a nie po piasku. I strzela specjalnymi Bard pociskami. Tutaj Tritan zdecydował polecieć się nad powierzchnią oceanu, gdzie nie powinno być nic. I co teraz? Za długo sobie naszym statkiem powietrznym nie polataliśmy i może udało się odpędzić kogoś takiego jak Graf. Znaczy tam poznał statek i winowajcę. Koniec gry, wszyscy zginęli. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Fajnie było. Teraz będziemy grać jako Ramzus i Miyang, to jest ten plot twist. Tak, Gatekeeper. Co było takie ważne w Goliacie? Goliat miał Gatekeepera, czyli urządzenie pozwalające dostać się do Solaris, czy Shevat. Tutaj to jest jeszcze do ustalenia. Miał na pokładzie. Może wręcz został zbudowany pod to urządzenie. Tak sobie spekulujemy. Shevat Afel Aura. O co tu chodzi? Shevat to jest jak gdyby nazwa kraju całego latającego. Afel Aura to jest nazwa miasta na Shevat. Tak, żeby nie było za łatwo. No, kto im dał tego Gatekeepera? Telegraph Face. Tu Graf podjudza Ramzusa, żeby podążył, czy też ścigał Feja. Akuwy, nie wiem, czy prawidłowo wymawiam. Akuwy. To jest po prostu nazwa oceanu, czy też no, dużego regionu oceanu, na którym się mieszczą no, różne ciekawe lokacje. Wyspy, czy też inne rzeczy pod powierzchnią. No Ramzus zdecydował się ruszyć na miejsce, gdzie upadł Goliat. Czy też szczątki Goliata.
widzieliśmy wcześniej, że Graf współpracuje z Miyang. Ich cele, że tak powiem, są kompletnie odmienne, ale tymczasowo współpracują. Shackles, no tu domyślam się, że chodzi o jakieś uwolnienie Feja, ale tutaj no to jest troszkę chyba niejasne. Dobra, Vessel, jakieś naczynie, ale no tutaj może jeszcze nie wnikajmy, bo to jest no jedna z kluczowych rzeczy, czy też no część osi fabuły Xenogears, a tej nawet nie za bardzo dotknęliśmy jeszcze po tych kilkunastu godzinach grania. No tak, to jest mowa o Feju oczywiście. Tutaj gra przypomina, że istnieją jakieś inne lokacje oprócz Nordu. Kahlan Ramzus rusza do boju. Czy też jacyś jego tam. Również, o właśnie, Kervena i Dominia. No to są dwie panie z Elements. Tu Dominia będzie w swoim urządzeniu w girze Haishao. I pora na tajemniczy, enigmatyczny monolog, który obecnie nie ma sensu dla gracza, ale Xenogears lubi takie akcje. No tutaj Ministerstwo Gazel zastanawia się, co Kahlan Ramzus zrobi, ale drugi uspokaja, że no, relikty Anima mogą odzyskać kiedy bądź. I on, no, cały czas mowa o Feju. Ramzus ściga Feja. I tak, Knigret oraz Sufradi to są nazwy, które się pojawią w tej rozmowie. Nie mam pojęcia, co one znaczą. Chyba coś się nie udało tłumaczowi, albo nie wiem. W każdym razie to nie za bardzo ma sens i tutaj troszkę bardziej to zaciemnia obraz, więc nie wnikajmy, o co tu chodzi. Animus, powoli, Animus jest to, powiedzmy, no, spoiler, to jest gen w ludziach, niektórzy ludzie posiadają ten gen, który umożliwia ludziom połączenie się z animą, z reliktem anima. Nie wszyscy to mają, niektórzy tak, niektórzy nie. Czym jest relikt anima, zobaczymy później. Sufradi. Wyczytałem w internecie, że ta Sufradi to jest jakaś inne imię Rico Banderasa. Pytają się, czy ten Sufradi, czy też Rico, czy też ma ten, czy też ma Animusa. Dodatkowo nazywają Rico jako podmiot, czy też efekt projektu M. Jak wiemy z flashbacka, Rico Banderas zmienił się w demi człowieka, tak jak Hammer i tak dalej. No, czym jest projekt M? Dokładniej kto za to odpowiada, czyj to grzech jest, dowiemy się później. W każdym razie Sufradi, domyślam się, że chodzi o Rico Banderasa, nie wiem na 100%, ale raczej tak. I wiemy, dowiadujemy się, Rico Banderas to jest jakiś efekt, czy też rezultat projektu M. Wskazują, że te osoby z tym animusem jak gdyby gromadzą się albo przypadkowo, albo naturalnie wokół Feja. I wszystko się dzieje tak, jak było 500 lat temu. Albo przypadek, albo ktoś to zaplanował. Thames to jest, dowiemy się bardzo niedługo, za kilkanaście czy też kilkadziesiąt minut, dowiemy się, co to jest Thames i gdzie to jest to. Co to jest i dlaczego jest na Akuwy, nie. Dodatkowo do Akuwy zmierza Krelian. Krelian jest jedną z najważniejszych postaci w całej tej grze. Niestety
chyba po raz pierwszy albo dopiero po raz drugi padło jego imię do tej pory, ale Krellian jest ekstremalnie ważny, należy zapamiętać to imię i co i jak. I po raz pierwszy w grze pojawia się Zeboim. W mitologii, tam może słyszeliście, Biblia, Stary Testament, było sobie Sodom, równina Sodom, i Zeboim było jednym z miast na tej równinie i Bóg w swojej nieskończonej miłości do rodzaju ludzkiego zniszczył to wszystko, bo tak uznał, że tak będzie lepiej. 4000 lat temu istniało coś o nazwie Zeboim, również w Xenogears. A teraz już tego nie ma, czyli zostało zniszczone. I mieli jakąś technologię. Wtem. Zeboim, czy też cywilizacja Zeboim, era Zeboim sprzed 4000 lat posiadała inżynierię molekularną, nanotechnologię. I teraz obecnie ta cała zapomniana technologia sprzed 4000 lat, niezwykle zaawansowana, znajduje się pod powierzchnią oceanu Akiuby. Etos, czyli organizacja, która trzyma za pysk całą, powiedzmy, produkcję girów, utrzymywała to w tajemnicy, to odkrycie. Imperator ma na imię Kain. Czy był też jakiś Abel? No, jakieś ruchy ziemi, czy też możliwe, że te ruchy ziemi jakoś sprawiły, że szczątki Zeboim wypłynęły, czy też zostały ujawnione. To jest to mowa o Krellianie. Ministerstwo Gazel czuje się lepsze od Krelliana, ale nie do końca mu ufa, bardzo słusznie. Operator Kain weźmie odpowiedzialność za Krelliana, czyli znaczy, że współpracuje z Krellianem. I co, chłopaki, wy wyeliminowaliście Feja? Nie udało się, ale wiadomo, on jest, to nie było takie łatwe, wiedzieliśmy. I dodatkowo ludzie z tym animusem są zgromadzeni wokół niego. Skoro taki jest nieważny dla was, czemu chcecie go tak załatwić, niszcząc całe miasto, całe setki, tysiące, miliony ludzi istnień. Dobra, tu już powiedziałem sporo. Możliwe, że bardziej zagmatwałem sprawę niż jest obecnie. Anon Elbe, jakby to wytłumaczyć bezspoilerowo. Anon Elbe w grze w Xenogears to jest coś w rodzaju idei. Idea. Ludzkość, czy też lamps, owieczki są hodowane do celów boskich. A Anon Elbe jest to idea. Nie jestem pewien, czy też człowieka, czy całej ludzkości, raczej chodzi o całą grupę ludzi, którzy mogą żyć nie uwolnieni spod Boga, spod wpływu Boga, którzy nie poddają się Jego wpływom, nie żyją dla Niego, są wolni. Żeby było ciekawiej, jak to podobno Anon Elbe to jest błędnie przetłumaczony niemiecki wyraz Anenerbe, czy jak Anenerbe, czy jak to tam wymawiać. I ta nazwa nosi już troszkę bardziej kontrowersyjne znaczenie, ten niemiecki wyraz, mianowicie pewien dość znany polityczny działacz Heinrich Himmler założył takie biuro, które miało, czy też organizację pseudonaukową mającą dowieść prawdy, czy też dowieść, że hipoteza, że ludzie nordyccy, Arianie faktycznie kiedyś rządzili całym światem. Więc może tu jest taka paralela, że ludzie sami rządzili konkretna grupa rządziła światem, teraz już nie, może dostali się pod jarzmo Boga. No,
Trudno, to spekulacja, to są hipotezy z mojej strony. W każdym razie Anon Elbe to jest coś w rodzaju idei, że ludzkość może zostać wyzwolona, czy też może istnieć bez jarzma Boga, wiary w Boga i sama sobą rozporządzać. No, tutaj Ministerstwo Gazel jest dość cynicznie nastawione wobec tej idei, bo w wyniku tego wszystkiego stała im się taka krzywda, że są wirującymi kulkami zamiast pełnoprawnymi, rozmnażającymi się istotami. Co, Kaj, masz jakieś tam emocje sprzed lat 10 tysięcy? Kaj, nie jesteśmy bogami. Po części mają rację. I tak, no. Xenogears mówi o rzeczach bardziej skomplikowanych. Teraz będzie mówić przy scenach Eli i Feja o rzeczach dużo prostszych. Znalazłaś Feja, sztuk jeden. With no survivors. Feju, jak sądzisz, czy po kraksie Goliata z Yggdrasilem drugim, czy wszystko jest w porządku? Czy to jest możliwe? Tak. Dowiesz się w swoim czasie. Hamerze, czemu nic nie sprzedajesz? Jak widać, dość jakimś magicznym sposobem Yggdrasil, ten model nowy Yggdrasila, który wygląda zupełnie identycznie do jak poprzedni, nie ucierpiał. Może to, nie mówię, że to źle. Jeszcze pokażemy. No, jak już wyszliśmy z Norton, to grajmy. Poza tym, no, troszkę coś spoileruję, wizyty tutaj Citana na różnych zakątkach Yggdrasila są przeplatane scenami z Fejem i Eli, a ja uwielbiam te sceny. You're a big guy. For you? To nie polepsza sytuacji, Barta. Te krótkie scenę dali Rico więcej charakteru niż miał przez cały wątek w Norton. Sceny humorystyczne.
tutaj w El Talivierge są pod szczątkami Goliata, na których dryfują obecnie Faye i Ellie. Ryba chce zrobić swoja głupca. Dokładnie, to jest to samo UFO, które Faye widział 400 lat temu na pustyni i to jest Shepard. No, z Shepard pochodzi ojciec Faye'a. No, Shepard, jak i Solaris otaczają się tą samą technologią, tą samą barierą. Feju, chciałbyś się tam wybrać kiedyś, prawda? Kinematograficzne przejście. Tutaj cała załoga Bart się szybko dostosowali. Tutaj musimy poszukać Rico i Citana, żeby jako Bart, żeby ich przeprosić. Obaj przybywają w hangarze Giru. Najpierw pójdziemy do Rico. Ten budyneczek po lewej to jest sklep z częściami. Dobrze poszedłem, chyba źle. Tam jest Brigandir. O nie, jest tutaj. Jest Stier. Stier. Nie mogę się przyzwyczaić. Stier. Jednak Rico uznaje sprawę za zakończoną, nie ma sensu tego dalej roztrząsać. Spokojnie. Nie jest pod wrażeniem też mechaników. Będąc na tyle pod wrażeniem tutaj girów i tak dalej, no jako osoba, która korzystała z girów na co dzień, postanawia dołączyć, bo go to ciekawi. No. Zresztą nie ma nic innego do roboty.
Teraz udamy się do Titana. Właśnie tutaj bardzo powie troszkę o Yggdrasilu 2. No, niestety podobno zarzucono ten projekt, bo rozmowy z Kislev szły w dobrym kierunku. Godło na statku jest trochę inne. I godło należy do Shevat. Yggdrasil 2, może również i 1, nie zostały stworzone przez, no, zbudowane przez Awech. No, nabrał chęci, żeby spotkać ludzi, którzy zbudowali Yggdrasila 2. Ha, 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 Titan. Generalnie chęć odwiedzenia Shevat to został troszkę tak dyskretnie zawoalowanie. Taki dalekosiężny cel dla naszej ekipy. Tego dialogu może nie będę tłumaczył. Uważam, że jest na tyle prosty i czytelny i dobry, że... Tutaj Fej przedtem mówił o potrzebie przynależności obecnie. No, czy Eli chce wrócić do wojska? No, moim zdaniem nie tyle, że czy chce, tylko nie może. No, Eli ma troszkę inne zdanie na ten temat. Jednak Eli zgłosiła też chęć powrotu do Solaris. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze z Nisan była taka statua, gdzie kobieta i mężczyzna mają po jednym skrzydle i wzajemnie się podtrzymują, by mogli latać. No właśnie. No, ryba się zemściła na Feju.
Eli, nawet nie wiesz, jak bardzo masz rację. Cóż to? Waterworld z Kevinem Costnerem? Inne anime z mechami, gdzie młody pilot ląduje na planecie zalanej przez wodę. Najważniejsze jest to, że nasza ekipa otrzymała pomoc. Tutaj ten podobny do Franca człowiek o delfin. No, za zgodą kapitana tego całego pływającego bajzlu. No. Fej i Eli zostali uratowani, zarówno oni, jak i obydwa giry. Thames, to jest Thames właśnie. Wspomniane też wcześniej. Miasto na morzu. Trzeba podreperować giry troszkę, woda je uszkodziła. Kapitan tak zarządził, jakiś spoko koleś to musi być. Chyba, że chce ukręcić własny biznes przy tym. No bo koleś jest podobny do Franca z załogi Yggdrasila. No nic, w tym momencie zakończę odcinek, zasejwujemy. W kolejnym odcinku będziemy zwiedzać Thames. Zobaczymy, czy Face prowadzi nieszczęście również na tę grupę sympatycznych osób. Dlatego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Xenogears.